Dyrektorem artystycznym projektu jest Adam Klocek, na co dzień dyrygent Filharmonii Kaliskiej, ale właściwie grał ze wszystkimi orkiestrami symfonicznymi w Polsce. Według samego Krzysztofa Pendereckiego jest to jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodego pokolenia. Mamy zaszczyt przedstawić dzisiaj Państwu Dmitri Wasiliewa, wybitnego koncertmistrza Moscow Solist. Do naszego projektu dołączył także Dixon Ruiz, kontrabasista i solista Filharmonii Berlińskiej, który, proszę Państwa, w wieku 17 lat został jej najmłodszym muzykiem. Dixon jest żywym przykładem na to, jak takie projekty jak Młoda Polska Filharmonia są wartościowe i potrzebne w życiu młodego muzyka. Swoją karierę bowiem zaczynał od grania w Wenezuelskiej Orkiestrze Młodzieżowej El Sistema. Kolejnym wspaniałym muzykiem jest Dudu Carmel. To pierwszy oboista Israel Philharmonic Orchestra. Grał w najlepszych salach koncertowych świata, ma na swoim koncie dwa ogromne sukcesy płytowe. Grupa Zwierciadło i Fundacja Pro Bono od lat promują wartościowe projekty i ludzi z pasją. Młoda Polska Filharmonia jest kwintesencją takiego założenia. Orkiestra 39 młodych muzyków. Najmłodszy z muzyków ma 15 lat, a najstarszy trochę ponad 19.